Witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii 7 Days to Die. No, jak widzicie, las kolcy jest, także jest dobrze. Jest jeszcze lepiej, ponieważ tak, już Wam wszystko opowiadam. Jak widzicie, tutaj już wzmocniłem wszystkie ściany do zwykłego betonu. No, nie wszystkie jeszcze tutaj te części zostały, które dzisiaj je usunę i zmienię to wszystko na ten. Jak widzicie, kraftuję w dużych ilościach proch strzelniczy. Piecyk się pali, a to wszystko dzięki temu, że tutaj postanowiłem poszukać surowca. No i daleko nie musiałem szukać. Zrobiłem tutaj straszną dużą dziurę. No niestety ta dziura będzie musiała zostać w jakiś sposób zasklepiona, ponieważ to będzie moje pomieszczenie kolejne, takie już fajniejsze. No także to będzie... proszę, level up. Bardzo się cieszę, dużo punktów doszło. Także troszkę pokopałem sobie tej nocy, odkryłem. Dużo zrobiłem cementu, znaczy miksu. I będę chciał jeszcze sobie dokończyć. Cały czas się kręci, także duże ilości robię. Teraz już miałem... Aha, nie mam piasku. Dobra, to nieważne. Także ja sobie tutaj to wszystko umocnię do wzmocnionego betonu już. I naprawdę moja twierdza będzie jeszcze mocniejsza niż do tej pory była. Zróbmy sobie... Bo tutaj jeszcze nie wzmocniłem, nie wiem czemu. No dobra. Rzućmy okiem, jak to dookoła wygląda. Wydaje mi się, że nawet już się w nocy tutaj bawiłem, także troszkę jeszcze brakuje tutaj niektórych miejsc do umocnienia. O, tu już zrobiłem nawet... Te schody sobie odpuszczę. One nie będą mi potrzebne, żeby wzmacniać. Ach, tutaj musiałem właśnie kratki wziąć. Wejdźmy sobie na te kratki, żeby bezpiecznie tutaj się poruszać. No, sporo jeszcze roboty przede mną dzisiaj. I jedną rzecz muszę dzisiaj zrobić. Postanowiłem zrobić sobie małą wyprawę. Muszę mianowicie... Kurde blade. Nie to chciałem zrobić, ok. Dobra, można się wycofać. O tak, dziękuję, fajnie, super. Tak. Już co ja chciałem powiedzieć? Aha, dobra. Muszę się wybrać po wodę. To już chyba mówiłem. Muszę to zniszczyć. Muszę te kolce umocnić do najlepszego metalu, także do najlepiej zbrojonych, w ten sposób powiem. Dobra. Ale o, znowu ten dziwny strzał taki zawsze wychodzi. A, i muszę usunąć tutaj te schody, tutaj kolce postawić. Chociaż te kolce to nie są najlepsze rozwiązanie ze względu na to, że jak zombie wejdzie na kolec taki, chyba że podłogę zniszczę i zrobię jeden poziom w dół, to by było dobre rozwiązanie i chyba tak też zrobię, żeby tutaj... To pozbądźmy się od razu tych schodów. O, właśnie, w ten sposób. I tutaj postawimy kolce. Mam je w ogóle przy sobie? Nie. W tej chwili nie. Dobra, to postawimy tutaj kratki. To by się przydało to umocnić jednak, bo one jak się tu zaczną wbijać, to nie będzie ciekawie. Dobra, będziemy myśleć, dlatego że tutaj mi słodki cukier powiedział, żeby tą autostradę skasować, ale z drugiej strony ja... W ogóle te zejścia na dole, one będzie całkowicie, można powiedzieć, nieaktywne, ponieważ tutaj zrobię taką rampę dla wjazdu minibajku i takie bezpieczne wejście do środka. Więc tamto wejście tylko będzie taki fake, powiedzmy, gdzie zombie będą miały się czymś zająć. A poza tym planuję zrobić kilka mini. Po prostu jak dzień przyjdzie dzień hordy, to po prostu w tym miejscu będą ustawione miny. No, to jest taki mój plan malutki. No ale dobra, zajmijmy się teraz tym, czym się zająć powinienem i czym właśnie mówiłem, że się zajmę. Czyli tak, zostawmy te ogromne ilości stali, które zdobyłem, z których się bardzo cieszę. To sobie chyba wezmę na wszelki wypadek, w razie jakbym gdzieś na zimno trafił. Gunpowder, mimo że się produkuje, ale go zrzucę z siebie. To mi niepotrzebne, to też nie, nie będę samochodu skrapował. I to zostawię, dobra. I teraz poszukajmy dużych ilości butelek od wody.
gdzieś się one tutaj chowają, bo tu mam jedną butelkę, tu mam jedną belkę, żebym miał tak mało butelek. W ogóle po co to się pali, to ja tego nie rozumiem, przyznam szczerze. Mimo, że wszystko już upiekłem, co miałem upiec. Najedzmy się. No właśnie głodny jestem, a na pusty żołądek wybrać się na wyprawę to troszeczkę by było nieprzyzwoicie. No, jeszcze raz. Może jakieś mięsko upoluję po drodze, przydałoby się szczerze powiedziawszy, bo skóry się dużo teraz przyda, ponieważ kilka forży będę musiał postawić. Gdzie są te słoiki, kurczę, blade? Okej, okay, znalazłem jeszcze w tych moich dziwnych poszukiwaniach, znalazłem jeszcze drugi stack pustych słoików, także już jestem zabezpieczony. Rzućmy sobie okiem na mapę, gdzie jest właśnie owe moje źródełko wody. One jest gdzieś daleko, o tutaj. No i dobra. To ja sobie teraz szybciutko śmignę po tą wodę i zobaczymy się już na miejscu. Wiecie co? Chciałem tutaj, oddaliłem się troszkę od tej wody, bo chciałem sprawdzić, co się znajduje na tej ścieżce tutaj. I tak sobie na przełaj biegłem, patrzę. A tu jest piękne miasto. Także, kurde, panie i panowie, będzie co lutować, widzę. Po tej siódmej hordzie. O, mamy już grubaska policjanta, tylko nie wiem, czy mi się uda go ubić. Troszkę się tu boję wkraczać na te terytorium ze względu na pieski, ale jedna rzecz mnie cieszy z tego całego kipsu, że proszę ja was, będzie, szczególnie, że zwierzynę troszeczkę sobie ubiłem. Coś tu już idzie chyba. A nie, to jest chyba spider, to nie. Myślałem, że to pies już. Zaczepiłem kolesia. Fajnie, gdyby się udało. O, idzie pies. Kurna. Szybko teraz zmienić broń i reload. Dobra, troszkę bezpieczniej. Nie chcę tej amunicji wykorzystywać za dużo. No połóż się wreszcie, dobra. Przepraszam was, ale jestem troszkę skupiony teraz ze względu na to, że nie są to korzystne tereny, jeśli chodzi o lutowanie na tym poziomie. Trzeba być skupionym, żeby się nie wpakować w kłopoty. Aha. Coraz ich więcej się tutaj robi. Trzeba ich po prostu wyciągnąć. Nie dam się tak obrzygać łatwo, kolego. Dostał czaszkę. Chciałbym go ubić. Wow! O kurna, ale miałem farta. Jak dobrze się odsunęłem. Tu idzie złe teraz. No, wpadnij w końcu. Nie udało się, niestety.
Dobra, trzeba się wycofać, szkoda czasu, ale już mamy punkt zaczepienia, jeśli chodzi o nasze lutowanie po 7 dniu. Także jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Miotek się przyda. O, gorąco mi się zrobiło, ale wiadomo, biom miejski. Ale przyznam szczerze, ten samochód, ten wrak samochodu mnie zaskoczył, ponieważ sami przyznajcie, że no, nie można było się spodziewać, że on może wybuchnąć. Myślałem, że to pełne samochody wybuchają i tutaj bym się szczerze mówiąc oszukał. Przejrzyjmy te trupy, które padły. No szkoda tego policjanta, ale niestety no, najlepsza... Co ty? Junia, znikasz mi? Ale przydałabyś, znaczy snajperka by się przydała na policjanta. Różowa koszulka, no proszę. Gay party nie w modzie są teraz. Ach, i zaczyna się ten taki... Dobra, wycofać się trzeba. Nabiorę sobie... O, chodź kolego, od razu. Jak już jesteś, to... Jeszcze zwłoku tego... Zwłoku jeszcze tej przerośniętej pszczółki nie ubiłem. Nie udało mi się nigdy. Zaraz, strzałka jest tutaj. A ja go nie za lejonkiem, a lejonek już padł gdzieś. I się wziąłem, odwróciłem i nie wiem gdzie. Szkoda. Można powiedzieć, że mięsko mi uciekło, bo... A tam jest misio jeszcze. Niebezpieczna sytuacja, przyznam uczciwie. W ogóle mnie martwi jedna rzecz, że nie pokazała się w ogóle 6 dnia horda psów. I to jest dla mnie bardzo niekorzystna sytuacja ze względu na to, że boję się, że mi 7 dnia horda nie przyjdzie i nie będzie co pokazać w tym odcinku, bo planuję w tym odcinku już... Kurna, to jest drugi misio. Szybko do wody i się zrywać. Się narobiło tych niedźwiedzi teraz. Dobra, ja nabiorę wody, zmykam do bazy i się tam zobaczymy. Kurczę, całkowicie dzisiaj zapomniałem, że dzisiaj jest dzień zrzutu, a ja jestem pełny. Najwyżej zrobię sobie jakąś skrzynię tymczasową, ale najpierw muszę po prostu znaleźć tego airdropa, zaznaczyć go sobie jakoś. Także szybko w te pędy trzeba w tamtą stronę pobiec, póki jeszcze jest on widoczny, ale widzę, że nie będzie problemu większego, żeby go złapać. Przydałaby się jakaś dobra receptura, ewentualnie jakiś, może snajperka cała? To by było dopiero. To by było dopiero, kurde, za tym domem. Ale mam nadzieję, że go nie zgubię. Także w te pędy trzeba śmigać, w tamtym kierunku. Kurde, zapomniałem, w ogóle zapominam o tym zrzucie. Za każdym razem, no i już zniknął, także będzie teraz szukanie po omacku. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. 12 godzina, także jeszcze sporo czasu mam na umocnienia w bazie, także nie muszę się tym martwić. W szczególności, że no, myślę, że jak na chwilę obecną, jak na pierwszą hordę, to moja baza jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczona. Że nie będzie większego problemu, aby się obronić. Choć wiadomo, zawsze ciort ich wie, jak oni tam się zgromadzą wokół mojej bazuni kochanej. No i teraz zacząć trzeba się rozglądać. Troszkę wybił mnie ten AI drop. Tak, przegrzewałem się i zachciało mi się pić, a też za bardzo pić nie chcę, bo ponieważ nie ma miejsca i będą mi wypadać słoiki, które są na chwilę obecną cenne, ponieważ jeszcze nie zrobiłem zbyt wielu tego typu rzeczy, no i gdzieś on tu powinien być. Trzeba się pokręcić po okolicy. Dobra. Znajdę airdropa i się widzimy. Muszę się, widzę, pokręcić troszeczkę i wtedy się zobaczymy.
długo nie musiałem szukać, praktycznie byłem na miejscu tutaj, także muszę teraz zrobić mały myk, muszę zrobić, czy mam troszeczkę drewna przy sobie, nie mam, to będę musiał po prostu troszkę wykombinować. Nie, zrobimy to w ten sposób, wyrzućmy rurki, a zetnijmy drewna, wyprodukujmy sobie skrzynię. Wyrzućmy drewno, wyprodukujmy. Udało się? A, nie mogę wyrzucić drewna, muszę co innego wyrzucić. Wyrzućmy kamień. Wyprodukujmy sobie to. Aha. Rozumiem. Dobra. Teraz wrócimy pod te drzewko. Okej, dobra, zbierzmy teraz. O nie, najpierw trzeba wyrzucić. Co mi takie bardzo niepotrzebne jest? Hazma, buty na pewno. Młotek to mi niepotrzebne. Olej niepotrzebny. Gunpowder został. W sumie to tą końcówkę mogę wyrzucić. Szybyka. O, to tak zrobię. O. I teraz tak szybko pod drzewo wrócić. Zebrać tamte trzeba rzeczy. Mam nadzieję, że te kamienie zebrałem. Chyba nie. Szkoda by było, jakbym stracił je. Bo to ważna rzecz jest teraz. Na chwilę obecną, kiedy zamierzam przepalać tak duże ilości robić żelby betfixu. Dobra. Papier zostawmy. I teraz tak, mapa. Zaznaczmy sobie te miejsce na mapie. No jestem w domu, więc trzeba teraz zacząć już wszelkie prace, które pozwolą mi umocnić moją bazę tak już na dobre. Praktycznie to będzie już takie finalne umocnienia, czyli tak rozwalić wszystkie słabe punkty. W tym momencie pozbywam się tych drewnianych krat, tych drewnianych konstrukcji. Mam gdzieś tam na dole, chyba znalazłem troszeczkę stalowych kratownic, które zaraz wykorzystam do zbudowania noża albo to nowego już zabezpieczenia. Następnie zajmę się górą, tutaj tymi schodami, trzeba będzie je rozebrać. Tutaj też drzwi zrobić, może od razu to zrobię. One nie będą mi do niczego potrzebne, szczerze mówiąc, a są tylko, można powiedzieć, zaproszeniem dla zombie, żeby wejść tutaj na górę do mnie i mnie połaskotać po plecach, jak będę uciekał, czego bardzo bym nie chciał. Trzeba się tego pozbyć. Tutaj widzę też, że żelbetonem się muszę umocnić. Dobra, wiecie co? Ja sobie tak teraz pomyślałem, uczciwie rzecz biorąc i nie obwijając bawełny, że ja sobie zrezygnuję jednak zrobienia żelbetonu tutaj, bo boję się, że to nie zwiąże. Wiecie, że na noc po prostu oni to przejdą przez to jak przez masło. Więc ja zostawię to na razie w tej formie, co jest. To i tak jest dosyć mocny materiał. Ja tylko tutaj zrobię. No i dobra, niech się produkuje. Posłuchajcie, to ja tak. Ja tutaj zrobię, co mam wszystko zrobić, umocnić, kolce wszystko poprzedziwiam i widzimy się już wieczorem. Także do zobaczenia i trzymajcie za mnie kciuki. Ok, zróbmy listę rzeczy, które zostały przygotowane. Ściany przygotowane. Rampa na powstrzymanie spidery jest. Wzmocnione bloki tutaj, filary są. Może nie wszystkie, nie do końca, ale rzućmy okiem, czy ten da się jeszcze wzmocnić. Nie mam drewna przy sobie. Nieważne. Ale są. Dobra. Spajki wszystkie zostały umocnione. Wszystkie słabe punkty zostały pozalepiane. Tutaj wam zaraz pokażę. Tutaj spadły mi stalowe te. O, właśnie. Kratownica mi spadła. Tu muszę poprawić szybciutko. Mam kratownicę? Nie, już zostawiłem kratownicę. To jeszcze, jak zwykle, ten spike.
tutaj potrafi troszeczkę ukąsać mnie. Już kilka punktów życia straciłem przez to. Weźmy sobie proszki, uleczmy się do pełnej siły. Gdzie są? O, tu były kratownice, dobrze. Dobra. Tam trzeba natychmiast poprawić jeszcze. Bo tu jest słaby punkt. Dobra, w ten sposób. Tutaj zrobiłem takie podejście, w razie czego jakby tutaj podeszli, mogę ich tutaj zwabić, to będę miał takie dobre miejsce do ostrzeliwania ich. Zapomniałem, dlatego mi te kraty spadły, już wam tłumaczę, bo zapomniałem, że one się nie chcą trzymać na... nie chcą się trzymać na drewnie. I dlatego tutaj też troszeczkę betonu dałem i to musiałem tutaj wszystko umocnić tak jak potrzeba. Dobra, cofajmy się, róbmy checklistę i spotykamy się już na hordzie. Obejrzyjmy do końca. No, słońce też już wygląda przerażająco, taka mgła się zrobiła jak smog. Tutaj wszystko jest już zadbane. Tutaj też. No niechcący tutaj zrobiłem ten żelbeton, ale na szczęście to jest poza zasięgiem ich łapsk. Także mam nadzieję, że tutaj nie sięgną. Mam nadzieję. Dobrze, gdyby zastygł. Tutaj jak wzmacniałem te bloki na górze, no to niech... A, przepraszam, te filary jak wzmacniałem, to niechcący tutaj umocniłem, co nie jest dla mnie dobrą rzeczą. No i cóż, zostaje tylko po prostu już się szykować na przyjęcie gości. Zadowolony jesteś z tych drzwi, że mi się udało je zrobić. I to podwójne drzwi, także jest dobrze. Wygaśmy wszystkie ogniska. Na chwilę obecną będą przeszkadzały tylko. To jest wygaszone. Zamknijmy drzwi. W sumie to mógłbym zostawić przynajmniej jedno otwarte, żeby wiedzieć, w którą stronę mam uciekać. Jakby się coś działo. Dobra. Wygaśmy to ognisko. Wejdźmy na górę. Odsłońmy spajki. Zagaśmy to ognisko. Niby jeszcze dwie godzinki mamy, ale ja już wolę tutaj w ciszy i spokoju, w skupieniu poczekać sobie na nadchodzącą hordę. Pierwsza na tej grze. No ciekawy jestem, jak to będzie. Rozejrzyjmy się po tych moich spajkach. Mam nadzieję, że zdadzą egzamin. Zrobią to, co powinny zrobić. Do zobaczenia w nocy. Ale cisza. No, zabawę czas zacząć. Mam nadzieję, że nie każą na siebie długo czekać. No i... czekamy. Idą. Z tej strony idą. No to lecimy z koksem, przyjaciele. Oj, 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 oj. Ładnie się przebił. O kurde, ale się pokładli. Idzie kolejna fala. Idą też. Psy są bardzo wrażliwe. Dobrze, że umocniłem te kolce pode mną. Przyznam szczerze, że wybrali najgorsze miejsce, którędy mogą przejść, ponieważ tutaj jest najszerzej w kolcach.
O, teraz będzie lepiej, jaśniej troszeczkę. Troszkę ich przeciągniemy po kolcach, żeby im tak łatwo nie było. Da radę tu spokojnie zejść? Chyba tak. Dobra. Nie lata nic od niego nie. Mamy i Spidera naszego. Nie przeszedł. Idzie kolejna fala. Szkoda amunicji, przerzucę się na łuk. I to wszystko? O kurczaczki, to naprawdę nie za wiele tego... Spodziewałem się, że tak szybko sobie z nimi poradzę. Przyznam szczerze. Mogłem chociaż, przyznam szczerze, zwiększyć poziom trudności, no ale cóż. Za dobry jestem na tą grę. Odważymy się, zejdziemy na dół. A licho. Opłaciło się. No proszę, pielęgniarka, dobre rzeczy miała. Grubasek pusty. Tylko kanapka. O, tutaj lepiej nieco. Tutaj zabezpieczenia troszeczkę tylko naruszone. Nic specjalnego, także nie było źle. Spodziewałem się, że będę musiał troszeczkę więcej poświęcić. Aha, ten to się w ścianę wbił. To go tak nie da rady za bardzo ruszyć nawet. Zobaczmy ty. Za daleko są. Przebijemy się do nich. I tak będę musiał naprawić tutaj to wszystko. A najlepiej jest właśnie naprawiać kolce poprzez... Nie, najpierw cię sprawdzimy. O, właśnie. Zobaczmy, co to mogę wyrzucić, bo to mogę zeskrapować. To też mogę zeskrapować. Chciałbym oskurować pieska, bo przyznam szczerze, że skóra się przyda. Okej, dobra. Co tu jeszcze mamy takiego, co nie jest konieczne? To nie jest konieczne. Kości bym wziął. A wziąłem, kurna, znowu te miałcho niepotrzebne. No w sumie, przyznam szczerze, że o... Zrobimy tak. Teraz już wziąłem kości, dobra. Pokaż, kotku, co masz w środku. Dobra, dalej się już nie będę przebijał. Jutro sobie to wszystko ponaprawiam. Spider. O, misja. Mission Impossible. Dobra.
No, także nie było tak źle, przyznam szczerze. Myślałem, że będzie ciężej, trudniej, gorzej i w ogóle naprawdę nie będę wiedział, jak się obronić przed nimi. A tutaj przyszło parę zombich, kurczę blade. No i mnie, delikatnie mówiąc, rozczarowali, no. Nie będę tutaj oszukiwał. Tłuszcz to ja w ogóle zbieram? Chyba nie zbieram tłuszczu, ale... A, tłuszcz z nich wypada. Nie, to jest mięch. Kości już muszę pomału zbierać, bo będę robił klej. Zastanawiam się. Dostajmy się tutaj do koleżanki. Nie. No, jednak moje się umocnienia okazały zbyt mocne, niestety, dla nich. Znaczy, niestety. Coś tu idzie. Trzeba się szybko zwijać. O, tych kratek nie zebrałem. Ja nie mogę. Ale zebie gapa. Co tu się porusza? A, tam idzie jakaś samotna duszyczka. Zabłądziła w hordzie. Dobra. Nie przedłużając. Dziękuję wam za ten materiał, żeście chcieli go obejrzeć, że bawiliście się ze mną tak samo dobrze, jak ja się bawiłem. Mam nadzieję taką. Oczywiście oceniajcie, komentujcie, wyraźcie swoje zdanie na temat moich materiałów, czy wam się podobają, czy nie. No i cóż, ja wracam do ciężkiej roboty. Kopać, zbierać surowce, szykować się na jakieś piękne moje budowle, które zapowiadałem, na które wy zauważyłem, czekacie, przynajmniej słodki cukier, który tam pisał, że bardzo mu się podobała moja twierdza, która była w multiplayerowym serwerze Marka. No myślę, coś takiego zbudować. No troszeczkę czasu jeszcze to potrwa, zanim zbiorę odpowiedniej ilości materiałów. Tu jest piękne, płaskie miejsce, także będę mógł się wykazać. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnego materiału. Aha, i uprzedzam, mogą się pokazać drobne poślizgi, jeśli chodzi o kolejne filmy, ponieważ no niestety mam ostatnio dużo pracy i bardzo ciężko już mi było ten materiał nagrać i wstawić go o czasie, a zobaczymy, jak będzie z następnymi, także mam nadzieję, że będą o czasie, ale jakieś tam jednodniowe obślizgi mogą być, no właśnie z tego powodu, że po prostu wracam cholernie, nie boję się użyć tego słowa, zmęczony z pracy i po prostu no, nie mam ochoty na nic, po prostu mam ochotę odpocząć i też pewnym wysiłkiem jest nagrywanie, także po prostu muszę odpocząć, a takim zmęczonym nagrywać nie chce mi się, szczerze mówiąc, dlatego z góry was przepraszam, jeżeli takie właśnie to obsuwy w materiale by się pokazały, opóźnienia. Dobrze, nie przedłużając, trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego odcinka, hej.